Ja jestem bardzo przywiązany, chociaż nie odprawiam, bo jeszcze nie umiem, uczę się tego. Karmię się duchowością sprzed soboru. Bo nie chcę, żeby wprowadzić taką cezurę, że albo Kościół się skończył na soborze, jak myślą lefebryści, albo jak myślą niektórzy tacy propagatorzy liberalizmu, że właściwie przed soborem watykańskim II to była sama ciemnota. To nieprawda. Kościół się ani nie skończył, ani nie zaczął na soborze watykańskim II. I dlatego tak strasznie lubię Benedykta, bo on cały czas mówił o hermeneutyce ciągłości.